Grzegorz, zbiórka tygodniowa w sumie, krótka, spontaniczna, ale chyba się udała. Tak. Z tego miejsca dziękuję wszystkim za pomoc, za te wszystkie rzeczy, za wszystkie te, które paczuszki, które tutaj dotarły, także bardzo dziękujemy i wszystko jest zawiezione do Urzędu Miasta. Część jeszcze przyjechała jakby po godzinach zbiórki i to dotrze w poniedziałek, także za wszystko dziękujemy. I to wszystko pojedzie transportem jednym dopiero, tak? Na granicę i do samej Ukrainy? No to tak jak wspominaliśmy, w środę jeszcze, w przyszłym tygodniu ma być jakaś segregacja tych wszystkich rzeczy i no to już Urząd Miasta będzie podejmował decyzję. Ja jestem oczywiście do dyspozycji, ale no wszystko musieliśmy zawieźć jednak do miasta i tam dalsze kroki już jakby osoby za to odpowiedzialne. Ten motocykl, też skończyła się licytacja, bo ten motocykl... Się, ale wiesz co, nie kontaktowałem się z moim kolegą, bo jestem tutaj. Teraz też tak szybko tutaj przyjechałem do was. Lecę jeszcze załatwić dwa tematy i będę dzwonił do Rafała i wszystko... Ja myślę, że w niekrótkim czasie wszystko na Facebooku pewnie będzie ujawnione i pokazane. Jak przyjmujesz to wszystko, to co się dzieje właśnie w Ukrainie, ten dramat ludzi, bo to chyba wszystkich łapie za serce. No dokładnie i stąd też ta inicjatywa się wzięła, także nie każdy, jak to ogląda te wszystkie rzeczy, co są pokazywane, no to trzeba pomagać po prostu. Jest w głowie w ogóle żużel w takiej sytuacji, czy gdzieś to wszystko schodzi na dalszy plan trochę? Wiesz co, my tu żyjemy troszeczkę w innych okolicznościach i nam jest dużo łatwiej i to co możemy, no to pomagamy po prostu i też ta symbolika jest ważna, o której jest bardzo głośno i no zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Oby szczęśliwie.